Katarzyna Grochola jest najpopularniejszą w Polsce autorką literatury obyczajowej. Sprzedała do tej pory 4 miliony książek. Każda kolejna powieść okazuje się bestsellerem. Przebojem filmowym stał się także film oparty na pierwszej części cyklu Żaby i Anioły, powieści Nigdy w życiu. Właśnie wydała kolejną, zatytułowaną Przeznaczeni. Powiedziała Pani kiedyś, że w przedszkolu wiedziała Pani na pewno dwie rzeczy, że nie lubi Pani szpinaku i że zostanie pisarką. To drugie okazało się prawdą? Czy nadal... Ja szpinak teraz to ja uwielbiam, ale zostałam pisarką też. To nie było łatwe, dużo różnych zajęć wykonywała Pani w międzyczasie. Sporo mnie zaskoczyło. Ja cały czas pisałam, ale musiałam inaczej zarabiać na życie. Miałam przed sobą przykład Kawki, który był księgowym, czyli miał jeszcze gorzej niż ja, prawda? Bo ja to byłam albo salową, albo sprzątaczką, albo pracowałam w Orteksie, albo byłam dyrektorem składu celnego. Księgowość mnie przeraża. Jest ten moment, kiedy być albo nie być, już koniec z tymi przykrywkami dla zawodu pisarza, który, jak Pani powiedziała, cały czas był uprawiany przez Panią i została Pani sam na sam z tym talentem, z tą pasją, z tym wezwaniem życia. Trochę przypadek, trochę tak jak w tej ostatniej książce, zbieg okoliczności, okazuje się, na ten wybór się złożył. Ja myślę, że jak człowiek bardzo czegoś chce i coś robi w tym kierunku, zaznaczam, że druga część jest ważniejsza i coś robi w tym kierunku, to wszechświat mu pomaga. No i była pierwsza powieść. Ta pierwsza powieść miała... Ta pierwsza powieść przeszła bez echa, bo pierwszą powieścią było Przegryźć dżdżownicę. Miała za to świetne recenzje. Tę drugą książkę podpisała Pani przypadkiem, w sposób niezwykle mądry. Bo Nigdy zagwarantowała Pani sobie 10 groszy od każdego ze sprzedanych egzemplarzy powyżej 10 tysięcy, co tak. Wydawało się nieosiągalne. Tak, co wydawało się nieosiągalne i mało tego, no takie to było, myślę, że też wydawca na mnie słusznie patrzył jak na taką no, niedojrzałą istotę, co to mówi, o Boże, ale po milionie to tam kupicie mi butelkę szampana. Nigdy w życiu się sprzedało chyba do dzisiaj w powyżej 750 tysięcy. I zaczęła Pani wielką karuzelę, bo życie zmieniło się całkowicie. To nigdy nie, w życiu... ono się tak szybko nie zmieniło całkowicie, bo to nie było po pierwsze aż tak straszne pieniądze, po drugie byłam wtedy w terapii. I nie mogłam poczuć sukcesu, bo tak strasznie nie chciałam, żeby mi woda sodowa uderzyła do głowy, że nawet się nie potrafiłam ucieszyć. Więc tak jakoś powiedziałam, takim psim swędem to wszystko zostało załatwione. No. Potem był film, na którym nie byłam, bo akurat byłam w Tajlandii, ponieważ nigdy w życiu przedtem mniej więcej nie wyjeżdżałam. A potem zaczęło się życie już w większym domu, już mam samochód, prawda? To jest fajne. Często Pani mówi, że ta Judyta to jest trochę Pani, no nie całkiem, no, ale... Judyta jest na pewno całkiem mną, ja nie jestem całkiem Judytą, bo ja Judytę przecież stworzyłam ze swojej pracy, ze swoich kotów, z kotów moich przyjaciół i sąsiadów, którzy mieszkali razem. No ale co ja miałam wymyślać, jeżeli sąsiadka wychodziła i moja ukochana przyjaciółka Zosia wieczorem do ogrodu i krzyczała, ojej, ratunku, bo tak się nazywały jej koty. A ja krzyczałam zaraz, potem, bo tak się nazywały moje koty. No więc co tu było wymyśleć? No. Pani biografia Zielone drzwi to też jest biografia pełna anegdot trudnych do uwierzenia, które zaczynają się już w No tak, szkole. Ale mam na to szczęśliwie świadków, a nawet do wszystkich osób dzwoniłam i dzwoniło wydawnictwo, czy pozwalają użyć, więc Zielone drzwi jest książką rzeczywiście o mnie prawdziwą. Nie wszystko tam jest napisane, bo nie wszystko się nadaje. Do zamieszczenia. Do zamieszczenia, aczkolwiek myślę, że coś jest w tym, że prawda nas wyzwoli w związku z tym. Może będą kolejne drzwi, jakby się wtedy nazywały. Tak też zakończyłam. No, szkarłatne tym razem. Zanim wszystko zostanie powiedziane, jeszcze o tym, co zostało niedopowiedziane, co Pani odkryła w sobie po tej książce, Przeznaczeni, co znalazła Pani No to była Pani dla nowego. Mnie najtrudniejsza książka, dlatego że naprawdę bardzo duży zrobiłam do niej research. I ona mi w połowie, moi bohaterowie mnie kopnęli po prostu, krótko rzecz biorąc, w to, co się na ogół kopie, jak się nie chce z kimś być. I kazali mi wszystko zmieniać. Miałam tysiące nagranych rozmów z lekarzami na temat
przeszczepów, ponieważ oni mi poszli w innym kierunku, to teraz zostałam z tymi wiadomościami. A gdy pani patrzy na swoje życie i także na te błędy, które popełniła, na te rzeczy, które potoczyły się nie tak, które najczęściej lubimy zrzucać na przeznaczenie. O, powiem tak jak moja córka, bo ona bardzo mądrze powiedziała w programie telewizyjnym. Wszystkie doświadczenia w moim życiu, również te bardzo trudne, zbudowały mnie taką, jaką jestem dzisiaj. Mhm. A z takiej nie chcę rezygnować. Więc okej. Czyli to jest tak, to ma być. My, co możemy dla siebie wynieść po prostu, co nas buduje, co stwarza, że jesteśmy wszystko tacy, nas jacy buduje, jesteśmy. Więc nie odżegnujmy się też od rzeczy trudnych albo nieprzyjemnych, bo one naprawdę nie dostaniemy więcej, niż możemy znieść. Pisarz to człowiek, który musi, żeby była jego twórczość wartościowa, mówić o sobie, nawet jeżeli ubiera... Nie, nie musi, są tacy, co nie muszą. A ja jestem straszna gadła i jak mnie ktoś zaprasza, to ja mówię. Ale ja już mówię nawet o tym, że pisząc książki przecież czerpiemy ze własnego doświadczenia, nawet jak... Przepuszczamy na pewno przez własne doświadczenia, no bo nie każdy, kto pisze o heroinistach, był heroinistą, ale przepuszczamy te wiadomości przez siebie i jakoś musimy się o nie otrzeć. Mówię o sobie tyle, ile chcę powiedzieć. Czasami się zapędzę też być może, ale nie widzę w tym niebezpieczeństwa. Nie traktuję świata jako układu, który na mnie czyha. No zdarza się oczywiście, że spotykam ludzi również, którzy mnie bardzo nie lubią, ale oni mnie bardzo by nie lubili, gdybym nie była pisarką również. Albo by mnie lubili, bo kobieta z sukcesem, jakimś tam wydawniczym na przykład, też jest takim nieprzyjemnym wyzwaniem na przykład dla bezrobotnego faceta, prawda? Ale czy to jest takie ważne? Dzisiaj jestem pisarką, pisarką będę zawsze, ale dzisiaj jestem pisarką, która się sprzedaje. Pojutrze może nikt o mnie nie pamiętać. Chociaż moja ulubiona recenzja sprzed 20 lat jednej pani brzmi tak. O Grocholi nie warto wspominać. Za 10 lat nikt nie będzie znał jej nazwiska. Ale wysłała minęło pani 20. Jej tę samą... Bo myślę, że, napisała to, co czuła i co wtedy dla niej było prawdą. Lubię sobie takie pomyłki przypominać. Ta pierwsza książka miała premierę w kasynie. Kasyno powraca w ostatniej, w Przeznaczonych. Czy jest pani graczką? Hazard to jest coś, co jest pani bliskie, znane? No na pewno jestem hazardzistką życiową, bo zbudowałam dom za 30 tysięcy. Mieszkałam 6 lat bez ogrzewania. No niewielu jest takich idiotów lub tak zdesperowanych ludzi. Ja byłam zdesperowana. Jak mi komputer pokazał słynną niebieską stronę, no to zaczęłam pisać książki. No przecież nikt mi nie obiecywał, że będę je sprzedawać na przykład. Więc mam na pewno takie skłonności, już nie mówiąc o sytuacjach życiowych bardzo trudnych, w które się pakowałam, no ale z których udawało mi się uwolnić. Natomiast w mojej ostatniej książce kasyno pełni inną rolę. To jest jakby trochę taka przenośnia życia naszego. Zresztą tam jest parę uzależnień. Uzależnienia od alkoholu, od hazardu, od romansu, od iluzji, z którą nie chcemy się my również w życiu spotykać. Znaczy nie chcemy się spotykać z rzeczywistością, więc tworzymy sobie taką śliczną iluzyjność, albo że kiedyś będzie lepiej, albo że zobaczymy. W kasynie się dzieje to samo. Jak wygram, to nie wrócę. Jak wygram, to będę dobry dla żony. No ale nie jesteś, siedzisz przy tym stole 16 godziny. Więc jest taka moja własna przenośnia do tego, żeby sprawdzić, co jest rzeczywistością, a co fikcją w życiu. Pani się to czasem miesza jeszcze, mimo że pracuje pani? O nie, nie miesza mi się fikcja z rzeczywistością nigdy. Już nigdy. I mam nadzieję, że mi się nie będzie mieszać. A skąd ta odwaga, żeby nie uciekać w nierealność? Skinner, bardzo dobry terapeuta amerykański, napisał, że jego córka ma taki pogląd na życie, że jak dostanie końskie pod choinkę, to się cieszy, klaszcze w ręce i krzyczy, że konik tu był. I ja też mam chyba coś takiego bardziej. No niemniej jednak możemy je próbować przerabiać na nawóz. To jest jedyna rzecz, którą należy z tym czymś zrobić, a nie udawać, że to są powidła śliwkowe. Przestrzegam. Więc ja jestem w tym dobrym momencie, kiedy odróżniam jedno od drugiego,
A czasami się cieszę, że konik tu był. I nie zawija pani w papierek, żeby miało inny wygląd? Nie. Jest pani silną kobietą? Zawsze pani taka Jestem była? Czy coś panią nauczyło? Bardzo silną kobietą, momentami bardzo słabą kobietą. Moja córka mówi, że we mnie jest kilkanaście różnych osób. Ja bym powiedziała, że kilkadziesiąt. A siłę, co pani daje, kiedy pani czuje tę siłę w sobie? Siłę daje mi wiara. To jest to, dzięki czemu może pani się odbić? Czy to jest dar, czy jakoś pani jej szukała? Powiedziałabym, że wiara jest łaską. Powiedziałabym to za moim mądrym księdzem. Natomiast no jak jesteśmy, że tak się wyrażę, gotowi na to, co ma przynieść rzeczywistość, no to czasami, i gotowi na to, żeby uwierzyć, no to czasami zostajemy tą łaską obdarowani. Zawsze ją pani miała? Czy... skąd? Ochrzciłam się, jak miałam 21 lat. Potem przyszło sporo ciosów od choroby nowotworowej, gdy pani miała 30 dostałam wyrok śmierci, prawda? Powiedzieli mi, że pożyję 3 miesiące, więc tam pies choroba, ale usłyszeć, że 3 miesiące. Jak się ma małe dziecko, to nie jest łatwo. I że nowotwór jest nieoperacyjny. Tak jest. No ale cóż, opatrzność się mną zajęła. Co nie znaczy, że opatrzność się nie zajmuje innymi ludźmi, którzy umierają. To jest dużo bardziej skomplikowana sprawa. No tak, bo był moment, kiedy pani też pomyślała, że jest szczęściarą. Właśnie w tym okresie, w którym można się tylko nad sobą litować. No, jeździłam codziennie na Ursynów, na naświetlania i byłam naprawdę wściekła na świat i Pana Boga, że mnie tak doświadczył, dopóki nie minęłam się z matką, która pchała przed sobą wózek, na którym było malutkie dziecko. Z blasto tam, nie pamiętam jak się ten nowotwór gałki ocznej nazywa. Potworny i wtedy sobie pomyślałam, Boże, jakąż ty jesteś idiotką, Kasiu. Ty na kolanach powinnaś szorować do Częstochowy, że to nie ty pchasz ten wózek. Więc dobrze jest też naprawdę przyjrzeć się własnej sytuacji z różnych punktów widzenia. O czym bardzo często zapominam, bo bardzo mądrze mówię, ale w dalszym ciągu głupio robię. Ale wtedy potrafiła pani też śmiać się z siebie, jak zresztą nie tylko w tej jedynej trudnej sytuacji, w której zazwyczaj Ja podziwiam ludzi, którzy się umieją z siebie śmiać. Katarzyna Grochola, czyli ta, która chodzi do tyłu. Tak mi mówili. Albo mówili mi, dzwonię do ciebie, bo telefon tak świeci. Albo coś takiego. A panią to bawiło? Ale no tak, bo już zdrowiałam, więc to wtedy nas różne rzeczy bawią. Ale są momenty, kiedy trzeba być poważnym. I dobrze jest mieć dużo poczucia humoru w zapasie, ale też nie wszystko traktować z humorem. Bo są rzeczy, którym naprawdę należy się powaga. Kolejny dramat opisała pani w książce, mianowicie rozstanie. I to było to, co sprawiło, że Polki poczuły się silniej. Mówi pani o Nigdy w życiu? Mówię o Nigdy w życiu. No tak, ale to była książka, którą ja napisałam specjalnie dla pokrzepienia własnego serca. I się niezmiernie ucieszyłam, że pokrzepiłam też przy okazji cudze. Ja nie umiem pisać czegoś na zamówienie. I nie umiem postawić sobie tezy i potem je realizować. Mam na to parę dowodów w postaci jeszcze moich żyjących nauczycieli, którzy próbowali mnie przez lata nauczyć, że wypracowanie się składa ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia. I dopiero jak przeczytałam Kinga, jak pisać, i King napisał, powieść się składa ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia, ale niekoniecznie w tej kolejności. To pomyślałam, przeczytajcie to, nauczyciele. Więc byłam niepokorna, nie umiem robić planów, nie trzymam się ich. Potem mi oni, bohaterowie już moi, żyją własnym życiem, kombinują mi coś. Więc... Jest pani niepokorna i uparta. Jeżeli pani czegoś chce, to po prostu osiąga to pani często. O nie, często. Wielu rzeczy nie osiągałam. No ale potrafiła pani belki stropowe ściągnąć tak, w nocy. Belki stropowe, tak. I lampę, i naprawdę cuda się w moim życiu zdarzały. Ale kiedy pani się poddaje? Kiedy się poddaję? Przy każdym bądź wola twoja się poddaje. Naprawdę czasami nie warto, że tak się wyrażę, sitkiem grzebać w skale w poszukiwaniu wody, bo skała jest skałą, sitko jest sitkiem. Może tak trzeba zrobić zwrot do tyłu i zobaczyć, że tam 3 kilometry dalej jest jednak rzeka
i może jakiś kubeczek sobie skombinować albo w dłoniach trzymać. A ja miałam takie tendencje, że tak pukałam w skałę i mówiłam sobie, za mnie otwórz się, no nie cholery. A co dało pani siłę, żeby zabrać córeczkę i uciec od męża, który prześladował was? Mówiłam to was? Ciekawe, bo mówiłam o tym 10 lat temu w programie Niny Terentjew w telewizji i nikt tego nie zauważył. Co dało mi siłę? Moja córka mi wtedy dała siłę. Uciekaliśmy. Pies, szczur w klatce, ja i ona. Bez pieniędzy i dokumentów. Ale to jest rzadkie. I wie pani to o jest tym, przede wszystkim dlatego rzadkie, że mówienie o jakichkolwiek formach przemocy jest bardzo niepopularne i wiąże się z tym, że ktoś chce zostać sławny. Współczuję serdecznie tym osobom, które tak myślą, ponieważ to znaczy, że one doznały jakiegoś sposobu pokrzywdzenia. Nikt, kto... Byłam również pierwszą osobą, która powiedziała w tym kraju, że miała raka. 18 lat temu pani Beacie Pawlak, tej, która potem zginęła na Bali. I pamiętam, jak moi serdeczni znajomi mi mówili, no wiesz, no, mówienie o takich rzeczach to jest przekraczanie pewnych granic. I pamiętam, jak mnie spotkał kolega i nie podał mi ręki. No bo rak się przenosi drogą, przepraszam, kropelkową czy jakąś, a nawet gdyby. Więc przemoc jest takim tematem, co to ładnie się tak przez chwileczkę możemy nią zająć, coś powiedzieć, a potem bite żony wracają do swoich mężów, którzy je zatręczają. Potem telewizja robi króciutko, że prawda, były trzy zgłoszenia, ale policja nie reagowała. A potem wszyscy sobie myślą, no przecież mogła odejść, widać, lubiła być bita. Jest to następny sposób nieradzenia sobie z tym. Myśli pani, że wtedy, kiedy powiedziała to pani u Niny Terentjew w programie, nie byliśmy Polacy jeszcze gotowi, żeby to usłyszeć i a po czy prostu teraz jesteśmy wyrzuciliśmy? Gotowi? A czy teraz jesteśmy gotowi? Myślę, że teraz jesteśmy dużo bardziej niegotowi na cokolwiek. Niestety. A poza tym wolimy mieć przyjemne i miłe rzeczy, a nie jakieś okropne i straszne. Napisałam książkę o przemocy i moje czytelniczki wiedzą, że ta książka jest prawdziwa. Terapeuci również wiedzą, że jest prawdziwa. Wydawnictwo było przez moment, które uznało książkę zresztą za bardzo dobrą i dostałam nagrodę za trzepot skrzydeł. Za książkę bardzo ważną, wiedziało, że się książka nie sprzeda. Sprzedała się w 200 tysiącach egzemplarzy. Co to znaczy? Że lubimy czytać o przemocy. Nie, to znaczy, że to jest temat, mężczyźni, który jest ważny. Mężczyźni kupowali dla swoich sióstr, zamiast wziąć te siostry na posterunek, albo ten posterunek, który się boi. Mamy śmieszne rzeczy, słynna sprawa. Nie będę rzucać nazwiskami, bo przecież za chwilę będę aresztowana, prawda? Ale wszyscy wiemy, o jakiego pana chodzi, o jaką żonę chodzi. I druga jego żona, słynna dziennikarka, która chciała zeznawać, to ją sędzina odrzuciła, bo to nie jest pani sprawa o pobicia i tak dalej, i tak dalej. Nie chce mi się na ten temat mówić, ponieważ nóż mi się w kieszeni otwiera. Ale nie życzyłabym sobie w telewizji pokazać takiej twarzy, jaką również mam. Uwaga. Przestraszyliby się, co niektórzy. O, myślę, że bardzo. No chyba, że zrobimy z tym porządek jakiś o 23.30. Pewnie w programie telewizyjnym nie, ale co musiałoby się zdarzyć, co powinno się zdarzyć jako pierwsze, żebyśmy zaczęli temat przynajmniej właściwie widzieć? Co by musiało się zdarzyć? Ja wiem, co by się musiało zdarzyć. Szacunek do samego siebie. Do swoich uczuć i do odrobiny miłosierdzia w sercu. Miłosierdzia nie uczy się ustawami rządowymi i nie, jak to powiedział biskup Ryś pięknie w telewizji, i nie krzycząc, bądź miłosierny, bądź miłosierny, tylko pokazując to miłosierdzie. Więc jeżeli człowiek jest na tyle osadzony i na tyle pewny siebie i na tyle odważny, wtedy umie reagować. Umie reagować na przemoc, umie widzieć w uchodźcach nie tylko tych, którzy się wysadzają, ale biednych, zniszczonych ludzi, którzy mają pourywane ręce i nogi i którzy stracili domy, a świat się przygląda od wielu lat. Jak bomby lecą, Syria to jest chrześcijańskie państwo. Tam było ostatnie plemię aramejskie, które mówiło w języku Chrystusa, żyło. I wiemy, że
patrzymy na człowieka, a nie na obcego. O tym również są przeznaczenia. Pani może pisać książki, żeby, że tak powiem, serca rozgrzewać tych, którzy cierpią, mają po prostu życie pełne tego, co niesie życie, czyli goryczy obok radości. Proszę mi pokazać jedną osobę, która nigdy nie doznała cierpienia w życiu. Jedną, jedyną. Na pewno nie znalazłabym takiej. Czy dlatego, że wszyscy się wstydzimy tego, że cierpimy? Że nie lubimy o tym mówić? Że udajemy, że jesteśmy szczęśliwi? To znaczy my z jednej strony, my naród. Z jednej strony jesteśmy pogrążeni w takiej martyrologii, że naprawdę nie wypada, żeby komuś się coś udało. A poza tym też nasza historia jest dosyć krwawa. Ale z drugiej strony też nie wypada powiedzieć, co nas boli. Mamy mieć jasną, pogodną twarz, mamy być piękni, mamy być młodzi i mamy być zadowoleni. Otóż ja nie jestem ani piękna, ani młoda, ani specjalnie zadowolona. Natomiast bywam taka i staram się widzieć dobre rzeczy, również w tych, które można dwojako interpretować. Natomiast na zło reaguję już właściwie. Już nie udaję. A co dla pani jest najważniejsze? Do znudzenia będę powtarzać, że najważniejsza w życiu jest miłość. Tylko, że nie ograniczajmy tego do prostego konfliktu między mężczyzną a kobietą. Naprawdę miłość. My jesteśmy po to, żeby się nauczyć kochać innych ludzi. Kochać to, co robimy i traktować z szacunkiem świat. Nie wiem, czy się w tym wyrobimy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.